Katarzyna Magiera, witam w piątek 3 października z naszego studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości sprawdzimy, czy piłkarze Piasta Gliwice są przygotowani do starcia z Legią Warszawa. Zdradzimy, co będzie się działo podczas pikniku żeliwnego i jakie są plany miasta wobec terenów starej fabryki drutu. Zapraszam. Stara fabryka drutu w nowej odsłonie. Miasto chce, by w miejscu, gdzie znajdują się zabudowania pofabryczne, powstały atrakcyjne działki dla inwestorów. Gliwicki magistrat ogłosił przetarg na uzbrojenie terenów poprzemysłowych przy ulicy Dibuła. Zakres prac obejmie wycinkę wybranych drzew i rozbiórkę niektórych budynków, likwidację istniejących sieci i położenie nowych oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. Termin składania ofert upływa w czwartek, 9 października. Zgodnie z założeniami, w miejscu dawnej fabryki drutu ma powstać przestrzeń podobna do Nowych Gliwic, gdzie swoje miejsce znajdą firmy związane z nowymi technologiami. Pytanie, czy przy ulicy Dibuła znajdzie się też miejsce dla wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw i spotkań, które odbywały się tam do tej pory, pozostaje otwarte. Przed nami ostatni w tym roku rajd rowerowy z cyklu Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto. W najbliższą niedzielę uczestnicy wycieczki pojadą gliwickimi ścieżkami rowerowymi do Dzierżna i Pyskowic. Wyprawa wystartuje o 11 spod budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Tradycyjnie podczas rajdu zostanie przeprowadzony quiz z nagrodami. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Środowiska Urzędu Miasta. Otwarciu ulicy Akademickiej, które odbyło się 1 października, towarzyszyło przecięcie jeszcze jednej wstęgi na boisku przy Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko. Sztuczną nawierzchnię jako pierwsi wypróbowali rektor Politechniki Śląskiej, marszałek województwa śląskiego i prezydent Gliwic. Idziemy na boisko. Dziękujemy. Bardzo proszę, pan rektor. O, pan marszałek strzeli. Nie. Lewe okienko! Obiekt o wymiarach 32 na 17 metrów wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym zbudowano między ulicą Kujawską i Pszczyńską. Boisko jest czynne od 8 do 22. Miasto wydzierżawiło je Politechnice Śląskiej, ale jest ono dostępne dla wszystkich chętnych. To boisko akurat powstało na terenie miejskim. Pozyskał Urząd Miejski od Skarbu Państwa na naszą prośbę. I na naszą prośbę tutaj to boisko zbudował, sfinansował kosztem ponad 600 tysięcy złotych. Także całkowicie inwestycja miejska na naszą prośbę i my będziemy to użytkować. Budowa obiektu kosztowała 620 tysięcy złotych, z czego 165 tysięcy pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na tym jednak nie koniec. Sztuczna nawierzchnia przeznaczona jest przede wszystkim do gry w piłkę nożną, ale w planach jest utworzenie w okolicy wielofunkcyjnego boiska, gdzie będzie można grać w siatkówkę czy koszykówkę oraz boiska do gry w siatkówkę plażową. Proszę patrzeć w tą stronę. Wszystkie samochody, które tu stoją na terenie dawnego boiska, ono było znacznie większe. Tylko ten teren nie jest nasz, jest to teren prywatny i staramy się go pozyskać od wielu już lat. Taki pas ziemi od ulicy Pszczyńskiej poprzez Mrowisko, tutaj przez ten parking, akademik aż do Kujawskiej. Po raz 5000 metrów kwadratowych. Chcemy to kupić, mówię, zabiegamy o to już chyba z 5 albo 6 lat, ale wygląda na to, że już niedługo to sfinalizujemy. To nie jest duży koszt, tylko po prostu właściciele mieszkają za granicą i stąd problem, prawda? Ale myślę, że to sfinalizujemy i wtedy w przyszłym roku chcemy tu zbudować drugie, większe od tego boisko, już na naszym terenie i naszymi środkami. Bachantka na panterze, a właściwie jej wierna kopia, będzie główną atrakcją nadchodzącego pikniku żeliwnego. Słynna rzeźba została skopiowana przy użyciu najnowszych technologii w Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, a my śledziliśmy z kamerą etapy prac. Gipsowy odlew bachantki ujrzał światło dzienne. Tutaj na fragmentach powierzchni tego odlewu widzimy niewielkie wady. One wynikły z tego, że forma, w której został wykonany ten odlew gipsowy, była formą wieloczęściową, składającą się z wielu płaszczyzn podziału. To spowodowało niewielkie przesunięcia na fragmentach tego odlewu. To oczywiście zostanie usunięte. W tej chwili to wygląda mało estetycznie, ale zapewniam Państwa, że kiedy odlew już będzie gotowy, to będzie dokładnie
odwzorowywał wszystko to, co było na naszym pierwowzorze, czyli na odlewie, który otrzymaliśmy z muzeum. Udało się z pomocą pracowników Katedry Odlewnictwa stworzyć kopię jednej z najbardziej kontrowersyjnych rzeźb Teodora Kalidę, Bachantka na panterze. I właśnie tą kopię zaprezentujemy Państwu podczas pikniku żeliwnego, a dr Stawarz z Katedry Odlewnictwa opowie o tym, jak została ona wykonana. Na pikniku żeliwnym nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. W programie znalazły się m.in. pokazy formowania i odlewania grawitacyjnego, warsztaty zaułek jubilera, na których dzieci stworzą i ozdobią własną biżuterię wzorowaną na żeliwnych elementach i premierowe warsztaty żeliwne baśnie. W tym roku piknikowi żeliwnemu będą patronować baśnie i bachantka. W kolekcji odlewów artystycznych Muzeum w Gliwicach mamy wiele pięknych żeliwnych plakiet, podobnych do tej, którą teraz trzymam w rękach, a niektóre żeliwne plakiety przedstawiają sceny i postacie z baśni. I właśnie te plakiety wykorzystaliśmy przy nowych warsztatach Żeliwne baśnie, których premiera odbędzie się podczas pikniku żeliwnego. Dzieci podczas tych warsztatów nie tylko poznają opowieści i legendy, m.in. o liczyrzepie czy o szczurołapie z Hameln, ale też będą mogły ozdobić repliki takich pięknych plakiet wykonane z gipsu. Czekają nas oczywiście pokazy formowania i odlewania grawitacyjnego, warsztaty zaułek jubilera z replikami żeliwnej biżuterii i moc naprawdę dobrej i mądrej zabawy. Piknik żeliwny 4 października w oddziale odlewnictwa artystycznego od godziny 11. Przed drużyną Piasta Gliwice niełatwe zadanie. W niedzielę na stadionie przy Okrzei będą musieli zmierzyć się z mistrzem Polski i aktualnym liderem tabeli, Legią Warszawa. Ten najbliższy nadchodzący weekend szykuje się nam bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Już w sobotę o godzinie 17 w hali przy ulicy Kaszubskiej 28 nowy sezon przed własną publicznością zainaugurują siatkarki KS AZS Gliwice. Warto przyjść na ten mecz, bo gliwiczanki podejmować będą jednego z kandydatów do awansu SMS Opole. Mecz więc prawie na szczycie. W niedzielę natomiast tu na stadionie przy ulicy Okrzei, gdzie się znajdujemy, o godzinie 15.30 zawita aktualny mistrz Polski i uczestnik Ligi Europy Legia Warszawa. Warszawiacy zmierzą się oczywiście z Piastem Gliwice. To jest spotkanie w ramach 11. kolejki o Mistrzostwo Ekstraklasy. Serdecznie zapraszam na te wydarzenia specjalnie dla telewizji Imperium. Grzegorz Muzio. Emocji na pewno nie zabraknie również naszym rywalom z Zamiedzy. Piłkarzy Górnika Zabrze już jutro czeka derbowe starcie w Chorzowie z tamtejszym Ruchem. To już wszystko na dziś. Życzę Państwu udanego weekendu i już teraz zapraszam na poniedziałkowe wydanie wiadomości o tej samej porze, które możecie Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i na tvimperium.pl. Przed nami jeszcze weekendowa prognoza pogody i Jakub Lenartowicz.